Witajcie dzisiaj po Szczecinie, przejedziemy się takim nawet ciekawym hatchbackiem. Siedzę właśnie w Hondzie Civic 8 generacji. Samochód ten mimo lat na karku prezentuje się bardzo fajnie i wciąż dość świeżo. Pod maską mamy tutaj jednostkę benzynową wolnossącą o pojemności 1.8, moc 140 koni mechanicznych, manualna sześciobiegowa skrzynia biegów. No zobaczymy, ile taki hatchback w sumie z normalnym silnikiem pod maską wolnossące 1.8, 140 koni mechanicznych, moc optymalna jak na taki samochód, jest w stanie spalić jak najmniej w cyklu miejskim. Trasa będzie jak zawsze ta sama, przejedziemy się przez centrum Szczecina, będę jechał ekonomicznie oraz przewidywalnie. No kurczę, z włączoną klimatyzacją niestety, bo dzisiaj jest ponad 30 stopni, także musimy to przeboleć. Myślę, że czas zacząć. Okej, to włączamy sobie na zapłon i najpierw wyzerujemy sobie wskazania komputera pokładowego. Sprawdzimy sobie wszystko. Ok, no to średnie spalanie ustawione, odpalamy silnik i lecimy. No i dobra, jedziemy sobie Hondą Civic UFO, czyli 8 generacja. No i tutaj kurczę, szczerze mówiąc nie wiem jaki będzie wynik na końcu. Bo Hondą jeździ się troszeczkę inaczej. Właściwie chodzi tutaj mi o obroty. Nie wiem za bardzo w jakich obrotach utrzymywać silnik. Gdy dosłownie muskam gaz, to myślę, że 1500 obrotów, wcześniej sobie patrzyłem i sprawdzałem na chwilowym spalaniu, to można sobie nawet silnik utrzymywać w okolicach 1500 obrotów. Coś takiego. No gdy przyspieszamy, warto jednak zredukować, żeby sobie silnik pracował na 2000. Jak na razie średnie spalanie 7,6. Dzisiaj jest piątek, godzina 13:37, także ruch może być większy. Klimatyzacja tutaj działa nam na wysokich obrotach, jest ustawiona na 23 stopnie. Dzisiaj jest 32 stopnie aż. No zobaczymy, kurczę, jaki będzie wynik. No nie, jednak silnik będę utrzymywał tak mniej więcej przy 2000 obrotów. Jadąc stałą prędkością, ten silnik lubi po prostu obroty i przy 1500, no szkoda po prostu go tak tutaj mulić. A i spalanie powinno być troszeczkę niższe. No sam nie wiem, szczerze mówiąc nie patrzyłem w deklarację producenta, ile ten samochód powinien palić w cyklu miejskim. No nie wiem, nawet nie wiem co wam tutaj kurczę powiedzieć, no. Samochód jest bardzo ciekawy. No już cała ta deska rozdzielcza jest niesamowicie futurystyczna, ale szybko możemy się do tego wszystkiego, do tego całego rozkładu jej przyzwyczaić. W Hondzie Civic, co mnie zaskoczyło, fotele są tutaj niesamowicie wygodne, chyba nawet wygodniejsze niż w takim Golfie. Są miękkie. Samochód ma prawie 240 tysięcy kilometrów przebiegu już, ale wydaje się bardzo spójny. Nic tutaj nie telepie, nie trzeszczy, nie rusza się, nie odpada. Materiały też nie są jakieś wcale powycierane czy coś takiego. Tutaj miękki podłokietnik, tutaj również taka niby Alcantara to jest, no pewnie nie jest, coś eko Alcantara taka. Bardzo ciekawy i fajny samochód. Zegary są bardzo ładne, efekt 3D. U góry mamy z jednej strony ekonomizer, z drugiej napis REV, czyli jak ciśniemy Hondą do odciny, no to z jednej strony zapalają się czerwone diody, z drugiej, gdy jedziemy ekonomicznie, no to zielony. No i dojeżdżamy do placu Kościuszki. Hamujemy silnikiem do ostatniej chwili.
Jak na razie średnie spalanie 7,5 litra na 100 km. Silnik 1.8, 140 koni mechanicznych, 159 bodajże newtonometrów. Ma oczywiście system VTEC i tutaj jest to iVTEC. Nie wiem, jak to się powinno mówić. Chyba po japońsku najlepiej powinno się to wypowiadać, bo to w końcu japońskie auto. No to brama portowa, stoimy w korku. Jak na razie średnie spalanie 8,2 litra na 100 km. No nie mamy tutaj systemu start-stop jeszcze, także jest to pomiar niesamowicie sprawiedliwy. No kurczę, spalanie może nie będzie aż tak niskie jak w dieslu, ale pamiętajmy, że tutaj myślę, że bez problemów powinna podejść instalacja gazowa. Jest to fajna alternatywa, warto to przemyśleć, jeśli autem robimy więcej kilometrów. Ten samochód chodzi na benzynce, nie ma tutaj LPG. No kurczę, ciągle to jadę tym autem i się po nim rozglądam. Nie mogę się nadziwić, jak to wszystko wygląda, ale bardzo pozytywnie, bardzo fajnie. Dobra, toczymy się przez centrum, jak na razie 9.1 według wskazań komputera pokładowego. Oczywiście zawsze jest jakieś przekłamanie, ale nasze testy są takie orientacyjne. No czy spali 12, czy na przykład 8 litrów, no to jest różnica przecież. A czy sobie dodamy pół litra więcej, czy mniej, bo to różnie bywa z komputerami pokładowymi. No to już tak. Jak kto tam sobie przeliczy. Ale test orientacyjny. Tutaj będziemy mieli troszeczkę z górki. No, zawieszenie w tym samochodzie pracuje całkiem nieźle, cicho. No i to będzie bardzo mało ekonomiczne. No ale trudno, to jest miasto. Różne rzeczy się tutaj dzieją. To wykorzystamy, to zmienimy sobie tutaj pas na równiejszy. Korki. No nie wiem. 9.0 jak na razie. No, zaraz będzie pod górkę, spalanie nam skoczy. Jak na razie 9.3. Ale przed nami naprawdę bardzo fajny samochód jedzie. Mercedes E55 AMG W211. Widzę tutaj z grupy Mercedes Lovers Szczecin. Także pozdrawiamy Mercedes Lovers Szczecin. Kurczę, no marzy mi się taki. Marzy mi się próba autostradowa takim. Marzy mi się w garażu taki i zagazowanie takiego. Ale bym jeździł, no. No i dobra, spalanie średnie skoczyło nam na chwilę do 10.0 nawet. Nie wiem, co to będzie, ale zaraz ruch powinien się trochę poluzować. Ze ścisłego centrum w sumie już wyjeżdżamy. Zaraz będzie okolica Stoczni Szczecińskiej i koniec naszego odcinka pomiarowego. No jeszcze 3 km gdzieś tak. Warto tutaj dodać, że wracając z próby autostradowej tym samochodem, jechałem sobie na tempomacie z włączoną klimatyzacją 130 km na godzinę i ten samochód przy tej prędkości palił, myślę, że tak nawet niewiele, no bo 7,3, 7,4 litra na 100 km, ale właściciel jadąc tym autem ostatnio przez 400 km, 100-110 sobie jechał bardzo spokojnie, no to auto spaliło mu równe 5,5 litra na 100 km.
Według mnie wyniki całkiem niezłe. No dobra, to już prawie tak samo kultowe, jak mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Przed nami most Brdowski. Ostatnia prosta. No i zobaczymy, czy tutaj jeszcze wywalczymy te 0,1 litra, chociaż hamujemy sobie silnikiem. 9,3 jak na razie. Tutaj się troszeczkę potoczymy na luzie. Znowu hamowanie silnikiem. Dwójeczka. I po lewej stronie sobie zaparkujemy. No i zobaczmy sobie wskazania komputera pokładowego. Średnie spalanie w cyklu miejskim wyszło nam 9,2 litra na 100 km. Zasięg. No czas, nie wiem czemu zero, ale 25 km na godzinę średnia prędkość. No i to na tyle. No i właśnie tyle pali najmniej w cyklu miejskim Honda Civic 8 generacji z benzynowym wolnossącym 1.8 pod maską. Czy to jest dużo, czy mało? No myślę, że tak normalnie, tak okej nawet. No samochód ma swoje lata, jest to benzynka, nie ma systemu start-stop, klimatyzacja dzisiaj działała na bardzo ostrych obrotach, jest dzisiaj gorąco. No kurczę, zawsze możemy tutaj wsadzić sobie instalację LPG, no to takie 10-11 litrów w cyklu miejskim, autem bezawaryjnym, bardzo solidnym, całkiem wygodnym. Myślę, że jest okej. No to jeszcze na końcu tabelka, a ja Was pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.